Dzień dobry, cześć i czołem, witam bardzo serdecznie, jestem Michał Rawik, a to jest, co to jest? To jest Hearthstone, moi mili państwo. Dawno na tym kanale w ogóle HS-a nie było, bo nie bardzo wiedziałem, jak się do niego zabrać i takie tam, no ale wymyśliłem sobie tak, że wejdę sobie na Hearthpona, znajdę sobie deczek i coś sobie z niego nagramy, no i znalazłem... coś kurczę, chciałbym, żeby nowego, ale nie, Kel'Seth to w obecnej mecie nie jest nic nowego, ale Hunter na oparty o księcia, to już może być całkiem ciekawe, szczególnie, że Hunterek, jeżeli chodzi o dwójeczki, to ma takie całkiem sensowne babunie, tutaj tego brzytwoszczęka, full sekretów, hienę, inne takie rzeczy, no raczej tym hunterkiem te dwójki chcemy mieć. A tutaj, niespodzianka, mamy jedynki i mamy znak łowcy, co też ostatnio niespodziewane, Kel'Setha i kurczę tutaj o takie śmieszne karcioszki, szmery, bajery, pompki, rowery. Gdzieś tam też czytałem opinię, żeby na przykład za spuścić psy. Oj, sorki, uwaga. Pardonsik troszkę już powoli zdrowieje, aczkolwiek niestety nie jestem jeszcze w pełni zdrowy. Żeby zaspuścić psy, czyli Unleash the Hounds, wrzucić piąchę. No ale nie wiem, zobaczymy. Moi mili państwo, co ja bym tutaj nie gadał, przejdźmy sobie do giereczki. Pobawmy się. Zobaczmy, jak ten deczek działa. Jest to raczej fandek, ale... Jak się dociągnie tego Kel'Setha, to wszystko jest możliwe. Dosyć śmieszna sprawa, bo w zasadzie jest to Kel'Seth w deku, w którym nie ma wielu tych, jak one się tam nazywają, te co wchodzą na board i biją w ryj. Tych stronników. Więc, tu jeszcze widzę, tylko nie włączyłem jednej rzeczy. O tak, dobrze. Wam dorzucę później. Może tropienie, żeby Kel'Setha szybko wyciągnąć, co? Możemy tak zrobić. Wam dorzucam później w postprodukcji deczek. Ale niedobrze. Znaczy fajnie, bo Kel'Seth. Dobra, zobaczymy. Ale ja też chciałbym sobie jakiś podglądzik mieć, więc sobie to tutaj odpaliłem. No a co tam jeszcze? No, moi mili państwo, tak jak zacząłem, co prawda gówno was to pewnie obchodzi, ale tak jak zacząłem już mówić, troszkę do zdrowia mi się wraca. Także wracamy z nagrywkami na tubę i ze streamami. Mam nadzieję, że częstszymi i dłuższymi, bo się pojawiały, ale jak przestawałem mówić po godzinie, to już nie było tak kororowo. Znaczy na pewno nie mamy żadnej dwójki, nie? Ale z drugiej strony rzucę teraz Kel'Setha. To jest okej. Powiedzmy, że to jest okej. Niech coś się dzieje, kurczę Felek. Nie walczymy o top rangę, tylko niech coś się, kurczę Felek, tutaj wydarza, prawda? Nie, to nie może tak być, że tutaj się nic nie będzie wydarzać i zrobimy to, kijep z karabinków. No i piknie, także wracam do zdrowia powoli, jakoś mi to tam gardziołko odpuściło, kaszelek nie bardzo, ale będzie dobrze, poza tym bawię się pierwszy raz dzisiaj tutaj z dodatkową słuchaweczką, pierwszy raz nagrywając jakikolwiek film na YouTube'a tutaj, o tak. Bo już kiedyś bawiłem się nagrywaniem z odsłuchem. I generalnie jest to bardzo fajna opcja, taki odsłuch piękny. Ale na tym jeszcze nagrywając tutaj na tubę tego nie robiłem. Muszę przyznać, że jest to dosyć ciekawe doświadczenie, tak powiedzmy. Dlaczego? No głównie ze względu na to, znaczy przede wszystkim powiedziałbym, że na pewno z reguły jest to ciekawe doświadczenie dla ludzi, którzy wcześniej tego nie robili. Wcześniej tego nie robili i jakby słyszą swój głos po raz, powiedzmy, pierwszy w życiu w takiej formie, to bym wziął tak szczerze. W sensie po raz pierwszy mówią, na bieżąco słyszą, ale jajca, nie? Taki mindfuck,
No ale nie, no ja już to robiłem, więc jakby troszkę się zaznajomiłem z brzmieniem swojego głosu. No ale troszkę jestem zawiedziony, bo wcześniej sobie popróbowałem na tym odsłuchu porobić takie myczki, jak na przykład... jak na przykład różne ustawienia mikrofonu. W ogóle nie wiem, czy w postprodukcji będę w stanie to wyciąć. Jak nie, to ten taki dzyndzel, oto... W końcu. To jest mój mikro, nie? No, nie wiem, czy mi się uda to wyciąć później ładnie. Także z różnymi ustawieniami tego mikrofonu się tam próbowałem bawić i w ogóle... No i kurczę felek... niestety nie mogę znaleźć takiego ustawienia, żeby nie było słychać klawiatury mechanicznej w tle. Czego bym nie robił, klawiaturę mechaniczną słychać zawsze. Po prostu, o Jezu, jakie to jest niesamowicie uciążliwe, słuchajcie. To jest po prostu tragedia. Zrobimy tak, tak i face olewkę. Elo. To jest kurde, Fast Prince, Jack Fast Prince. No i, czyli, i to jest smorg, więc face is the place, fuck yeah. No i tak tu generalnie, kurczę, felek się żyje na tej wsi, no. O, czadzio. Zamrażasz, tak? No dobrze. Dobrze, że nie owce, bo zamrożenie może być. Zamrożenie może być. Zrobimy sobie tak. Szkoda, że to nie jest bestia. Więc zrobimy tak i po prostu polecimy w face. Nie będę rzucać tego tak po prostu. Szczególnie, że teraz pewnie portret u niego wleci. Więc i tak hydra... Ouu, a to mogłem rzucić. No nic, dobrze. Trudno, no kurde. Z księdzem może być ciężko. O, elo. To w sumie całkiem spoko. To jest w sumie całkiem spoko. A tak poza tym, to co ja mogę sobie powiedzieć? No nie wiem, że na przykład zapraszam serdecznie do gry Shakes and Fidget na serwer international, międzynarodowy 15, czyli w15.syfygame.net. Gramy tam sobie, proszę znaleźć Ravika albo Veldane. To są moje konta i że tak powiem, proszę się odezwać, to możemy sobie, znaczy chętnie przyjmę do gildii. Możemy sobie razem pograć w gildii, atmosfera bardzo przyjemna, znaczy może dlatego, że nieczęsto ludzie się odzywają. Nie no, śmieję się. Ale bardzo spoko, generalnie żadnego jakiegoś póki co dużego nacisku na wpłacanie goldziksów czy czegoś takiego. Wpłacamy sobie jakieś tam delikatne kwoty, ale bez jakby większych wymogów, bo nie zamierzamy walczyć o jakieś tam topki, więc jakby ktoś miał ochotę, to zapraszam. Ale mi się kaszleć chce, ola boga, no. Ale zaraz kaszlnę. Ale kaszlnę. Ej, w sumie to dzięki, bo mi pomogłeś całkiem mocno. Znaczy, już się zastanawiam, czy chcę tego, co go... Może to jeszcze tego, co go leczy, bym chciał, nie? Ale to mnie stać na wszystko. W sensie zrobię sobie tak, zrobię sobie tak, to po prostu skasuję, tu polecę w face. Tu polecę w face i jeszcze na razie czego dobiorę to jakiś kill command. Leroy będzie lepszy. Elo. 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 Czemu on ma jakieś takie duże sta... A, 7-3, dobrze, myślałem, że 7-5. What the fuck, nie? No i tak koło to się żyje na tej wsi, słuchajcie. Nie wiem, co bym tu jeszcze mógł powiedzieć ciekawego, więc będę sobie tak... Tak gadał i przytakiwał co chwilę. No. Szuka, dlaczego? A, pewnie portretu, co? Bo wtedy mi dwie jednostki niszczy. W sumie o tym nie pomyślałem, no ale... O. Sorki? No to właśnie jeszcze te cholerne pozostałości tego... badziewia, jakim jest... tudzież była ta moja... choróbka nieszczęsna. No ale cóż zrobić? No dobrze, moi mili państwo, pierwszy meczyk udało nam się wygrać. Czy w następnym będzie to samo? Czy w następnym też się uda? Jak spisze się Fast Prince Hunter, na przykład bez KLSF-a na ręce startowej?
Tym razem mieliśmy farta, trafiliśmy Kalesefa. A teraz? Aleria kontra... No i to będzie ciekawe. Garosz. Alrighty! Widzę już całkiem niezłe rozdanie, jakby na to nie patrzeć, bo mamy pierwszą, drugą, trzecią na przykład, albo pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. Więc jest całkiem spoko, tylko jeszcze Kalesef byłby fajny. No, pokaż mi giereczko. O mojego Kalesefa. Kalesefciu, Kalesefciu. Coś tam... Zróbmy tak. Piknie, kurde, no i to jest zagranie, to jest place. Słuchajcie, to jest place. Tak się gra w tę grę. Tak się gra w tę grę. Coin i to, żeby mieć jakieś wzmocnienie boardu. I proszę bardzo, i to będzie Liok. No, to też może być. Też może być póki co. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii, prawda? No. No to się zaczyna robić powoli, taka tragedyjka delikatna. Czy ja mogę coś z nim zrobić? Nie, nic nie mogę zrobić, więc zrobiłem po prostu tak i polecimy w face, hello. Nie chciałbym czegoś takiego, żeby ten człowieczek teraz miał na przykład Fiery Warax, mimo tego, że Fiery Warax znerfili generalnie. A! Dostałem maila, właśnie patrzę. Wysłano mi paczkę. A wy nawet się może całkiem niedługo dowiecie, cóż to za paczka. Tak sobie myślę. Zrobię tak, im szybciej Kalesef, tym lepiej. Nie ma Kalesefa. Czy to będzie im potrzebne? Portret? Liczę na to, że nie. Liczę na to, że zdążę go zberstować. Tylko czy to jest dobre liczenie, że tak powiem? Znaczy, to daje... Weźmy to. Znaczy... nie zdziwiłbym się jakoś mocno, gdybyśmy przez to zagranie zaraz przegrali grę, ale no... Dobra, liczę na to, że po takim zagraniu, jak on zaatakuje bronią w tego i walnie na board 1, to mimo wszystko patches zostanie. Bo jakby te minus 1 zaaplikuje się na nim, jak ma 2-2. I wtedy zostanie jakby 1-1, tak? No. Znając trochę z mechanik Hearthstone'a, mam wrażenie, że tak to zadziała, ale mogę się mylić. Ale się nie myliłem, zadziałało, co jest troszkę głupie jak dla mnie, znaczy głupie. Teraz to się cieszę, nie? Ale tak generalnie mnie to strasznie wkurza w tej grze, że tak to działa. No ale to znaczy nie, no niby można... Niby można by to było, prawda, jakoś tam sobie. Aha, daj przyjaznej bestii, a to get a fuck out. Niby można by to było, prawda, jakoś sobie wytłumaczyć, ale jednak. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy do przodu, cały czas do przodu, cały czas do przodu, cały czas do przodu. Jest tylko jeden malutki problem, taki tyci problem, prawda, i mianowicie taki, że... Kurde, Felek, jesteśmy za wolni. Gramy na quest Taunt Warriora. Usunę nam jedynki. No boli troszkę ta jedyneczka. Czy ja bym chciał to jakoś usunąć? Nie mam jak chyba nawet. Nie, rzucimy tego. Dopiero później jakąś hydrę czy coś. Boli znak łowcy. Boli znak łowcy, bo znak łowcy plus Unleash the Hounds, czyli spuścić psy. Dobra, jak spuścić krykena. No. Bardzo ładnie się kombi, szczególnie na Taunt Warriora. Jakby na to nie patrzeć. Tak więc, auć. No ale... Ale dobrze, spokojnie, damy sobie radę, poradzimy sobie. Będzie dobrze. No.
W sumie chciałem powiedzieć, że całkiem śmieszny deczek i w sumie całkiem ciekawy się nim gra, tylko jest taki jeden śmieszny problem, nie? Że generalnie... A, ten deczek praktycznie niczym się nie różni od takiego standardowego Huntera, no. I dobra, i się odpalamy, hello! Jep, 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 z karabinków, dzień dobry, cześć, fuck you. No, bo póki co w zasadzie... Znaczy, no, w pierwszym meczu w sumie. W pierwszym meczu mieliśmy Kalesefa. No, w tym w zasadzie to tak troszkę graliśmy jak takim zwykłym hunterkiem. Takim w sumie face hunterkiem. Chyba jeszcze mamy czas na to, żeby sobie jedną giereczkę zagrać, prawda? Tak, jeszcze jedną możemy sobie zagrać. A w tym meczu tak troszkę jak taki face hunterek, po prostu bez dwójek, nie? Jakby face hunterek, który nie dobrał dwójek. I tyle, bo ani nie dobraliśmy tego Kodo, który tak normalnie, tradycyjnie nie gra. No ani Kalesefa. No tak. Tak troszkę, no tak. No. Ja pierniczę ile tych priestów, no. Oj, uwaga, zbliża się, ale będę hałczeć. Tak a propos, unleash the hounds, huntera i bestii, nie? A wiecie co, zostawiam. Kurde, no ja będę musiał bawić się z wyciszaniem tego na ten na nagraniach potem. Ja pierniczę. No, zachciało się chorować, nie wiadomo po co, na co, za co, dlaczego i tak koło. Tak, jeszcze tutaj wezmę sobie, pochrząkam, pocharczę, powarczę, wszystko naraz. Czy ja chcę go rozwalać Hunter's Markiem i ten, czy ja chcę zrobić tak? Chcę zrobić tak, ja. To jest trochę greedy play. Ja wiem, że to jest greedy play. No ale... Wow, who the fuck is Dopi? Kim ty jesteś? Kurczę, Felek, tak to jest, siedzisz na streamie, przyjmujesz zapro od ludzi. Aha, no to też zrobi tak, no dobrze, no dobrze, spoko. Spoko, może być. Przyjmujesz zapro od ludzi, potem ci ludzie zmieniają sobie niki, a ty nie masz pojęcia, kogo masz na friends liście, no także tego. Pozdrawiam. Ha, 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 ha. Ej, dobrze, panie Prinio. Znaczy... Ni to dobrze, ni to źle. Ravik, object. No Ravik, Ravik. Raczej nie inaczej. Aj, wszystko jasne. Techno. No i wsio jasne, kurczę, Felek. No i teraz to jest... Teraz to już normalnie... Tak to można grać, prawda? Czy chce 80 golda? To jest dobre pytanie. No i teraz słuchajcie, jak ta klawiatura nachrzania jak dzika, nie? Jak chcecie czekać do końca meczu, to jak najbardziej w przeciwnym wypadku. Ot co, ale mu pięknie napisałem, ale ja jestem cudowny człowiek po prostu. Ja myślę, że zrobimy sobie tak i zrobimy sobie tak. Znaczy troszkę mamy taki, powiedzmy, delikatny przypsik, bo w zasadzie fajnie, wow, no nie, trajdujemy, nie? Ja pilnie potrzebuję. No to sorry, ziutek. Ale dobrze, wyciszenie poszło, wyciszenie, słuchajcie. Zaraz mam infę. No dobrze, dobrze, dobrze. O tak. O tak. Elo. Elo. Lipa tylko straszna, że na przykład nie mogę... że nie mogę tego jakoś wyłączyć, nie? W sensie tych... jakby powiadomień, tak? W sensie, że wy to wszystko widzicie, nie mogę nagrywając sobie wyłączyć tych
powiadomień, tak szczerze, zrobiłbym tak, no. Zrobiłbym tak, bo to chciałbym, to ewentualnie chciałbym zostawić na jakiegoś Velena, czy coś takiego. O, wow, serio. 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 Like, fucking seriously. Trochę po wuju. W tempo. Chociaż kurde, to jest tak, mi się to nie podoba. Wow, jakie to zagranie jest beznadziejne, jakie ono jest brzydkie, tragedia. Szczególnie, że on ma odpowiedzi na... Znaczy, o tyle dobrze, że nie miał razy jeszcze, nie? Bo raza by mnie w ogóle tutaj zgnoiła. Czy tam zgnoił. No, w sumie raza, ale... To jest ładne, to jest bardzo ładna sprawa. I zrobimy na pewno tak, i zrobimy na pewno tak. No ale to nadal nie rozwiązuje, bo słuchajcie, naszego problemu, kurczy felek. To nie jest nic dobrego. To nie jest nic dobrego, draw plus jakieś, znaczy te plus health, to mnie to... Zwisa dynda i powiewa, jak to się mówi, prawda? A przynajmniej jak to się mówiło za moich czasów. Za moich czasów. O, sorry. Za moich czasów. Kurczę, felek. To nie było tych smartfonów. Teraz to dzieci, pomimo te szytańskie, tylko siedzą w tych telefonach i siedzą. No i jest raza. A to on. Raza spętany. Okej. Okay. Okej, okay, sounds fine. A ile my mamy tego mocy, co? Znaczy 6, 9, 11, 11 i 4. Trochę ma. Uuu, ale to już zmienia. Ale to musiałbym użyć tak. Ej, idę trochę YOLO, nie? Bo zrobię tak. 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 Nadchodzi śmierć. Nadchodzi śmierć. Tak. Lecę trochę YOLO. Lecę all in. Tak. W sensie... Siadło albo nie siadło. Ma potkę, przegrałem, nie? Albo jak ma czym mnie teraz tam zgnoić. Ma 6 damage'u, 8 damage'u od tak. Więc ma 10 many na zrobienie jeszcze 11, więc pewnie wygrał. Ale z drugiej strony, gdybym nie zrobił tego, raczej miałbym marne szanse na wygranie z nim. Trochę za długo ten mecz trwał, trochę ten early game był za długi. No ale wydaje mi się, że... O, wow, dobra, dziękuję. Elo, see ya, bro. To już nie mam szans. Wydaje mi się, że deczek w miarę fajny, taki troszkę pod taką zabawę, pod Kelesetha, ale powiedzmy troszkę w innym ujęciu, nie? Przy okazji, jak ktoś lubi Huntera, to bardzo fajna opcja. Dobra, troszkę pogadali im do HS-a na chwilę, wrócili im. Ja dziękuję bardzo serdecznie, zapraszam na Twitcha, twitch.tv/RaviRaven. Ewentualnie linki w opisie, tak samo na Shakesy, również zapraszam. Dzięki śliczne, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu. Cześć i czołem. No, bo mam nadzieję, że tam jakieś lajki i suby to zostawiłeś, co? Dobra, dzięki śliczne, trzymajcie się, cześć.